Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Oddanie się Bogu. Dziełko to przed wielu, wielu laty napisał ojciec Józef Schreivers. Dusza prosta kocha krzyż. Dusza, która zupełnie zapomniała o sobie, spełnia wszystko z prostotą, kierowana jedynie dobrą intencją, bez egoistycznego zwrotu ku sobie. Zawsze zadowolona jest z Boga, jakkolwiek by z nią postępował, cokolwiek by dopuścił. Choroba czy zdrowie, powodzenie czy niedola, życie czy śmierć, wszystko jej obojętne. Pojmuje radośnie cierpienie, pod jakąkolwiek formą przychodzi. Cierpienie jest zawsze posłem Chrystusa. Człowiek nieposiadający głębokiej wiary nie zawsze umie znaleźć Jezusa pod różnymi zasłonami, pod którymi się ukrywa. Za jego życia mała tylko liczba wiernych uznała go za prawdziwego Mesjasza. Po swej śmierci i zmartwychwstaniu, przybierając różne postacie, doświadczał wiary apostołów, a nawet tak gorącej Marii Magdaleny. Teraz, gdy żyje wśród nas w tabernakulum, utajony pod skromnymi postaciami, nawiedzenia jego są jeszcze bardziej tajemnicze. Tylko dusza gorąca, przejęta miłością, poznaje mistrza, gdy przed nią stanie. Poznaje go po krzyżu, który z sobą niesie. O ten błogosławiony krzyż, który świat zbawił. Nigdy się Jezus z nim nie rozstaje i rad dzieli się nim ze swymi przyjaciółmi. Drogie dusze, gdy cierpienie was dotknie, mówcie: to Jezus przechodzi i spieszcie do Niego. Nie zostawiajcie Go schylonego pod tym ciężarem. Wyciągnijcie ręce, podstawcie ramiona i pomóżcie w dźwiganiu. Przychodzi do was, by doznać pomocy. Nie dziwcie się rozmaitości ani mnogości krzyży, którymi was obdarza. Przeciwności, cierpienia wewnętrzne, zawody serca, prześladowania, niepowodzenia, ruina materialna, utrata dobrej sławy, niepokój sumienia, niedomagania fizyczne. To wszystko są krzyże Jezusa. Trzeba je przyjąć. Jeśli kto chce za mną iść, niech weźmie krzyż swój, a naśladuje mnie. I gdzie zaprowadzi on duszę? Jeżeli jest wierna, zaprowadzi ją na Kalwarię. Tam zawiśnie na krzyżu i tam umrze. A Jezus powie: ziarnko pszeniczne rzuciłem cię w ziemię, byś obumarło. Lecz kiedy umrzesz, życie z ciebie wykwitnie, nowa łodyga z ciebie powstanie, a na tej łodydze odżyjesz owocnie. O tajemnico krzyża. Trzeba umrzeć, aby żyć. Wiara uczy mnie tego, rozum to podaje, cała natura jest tego przykładem. Aby stać się czymś,
muszę postanowić być niczym, zapomnieć o sobie, być rzuconym w ziemię, wyniszczyć się. Opragnę być tym pszenicznym ziarnkiem, schowanym w łonie ziemi. Jezus trzyma mnie w tym ukryciu, czuję to. Życie moje upływa i wydaje się bezowocne. Siły, którymi Bóg mnie obdarzył, wyczerpują i zużywają się. Nie w służbie wielkich i świętych spraw, ale w przymusowej i ciągłej bezczynności. To grób, to śmierć. Lecz o cóż chodzi? Jezus czuwa nade mną. Gdy mu się spodoba, wyprowadzi z tego grobu życie owocne i zadanie moje na ziemi będzie spełnione. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów
będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa, niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa, niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca, niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. I Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi
i Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego.